Hej, dzisiaj kilka słów o mandze Beastmaster. Beastmaster została wydana w Polsce przez wydawnictwo Vaneko. Autorką jest Kyosuke Motomi, którą możecie znać także z Dengeki Daisy, które jest bardzo popularne i bardzo podobne właśnie do Beastmastera. Zanim przejdę do samej fabuły, powiem Wam, że mam tutaj w każdym tomie po jednej historii dodatkowej. W pierwszym mamy Fly, a w drugim mamy Cactus Summer Surprise. Pewnie mogliście to czytać jeszcze wcześniej na skanlacjach różnych. Ja też przeczytałam to na skanlacjach i szczerze powiem Wam, że Vaneko wykonał kawał dobrej roboty, bo na skanlacjach no, trzeba powiedzieć, że nie zawsze są fajne tłumaczenia. A tutaj i na skanlacjach, i na dzięki wydawnictwu Vaneko mamy bardzo fajne tłumaczenie, które dorównuje tym angielskim, bo też porównywałam. Tak. I mamy dwójkę bohaterów. Yuiko, która kocha zwierzęta, jednak zwierzęta nie odwzajemniają tej jej miłości. Uciekają, drapią, próbują odejść od niej jak najdalej. Za to bohater, Leo, jest takim zwierzaczkiem. Przytulnym, miluśkim zwierzaczkiem i zwierzaczki go kochają i przymilają się do niego ile wlezie. Poznają się oni podczas gdy Yuiko próbuje uratować biednego kotka, który siedzi na drzewie. I Leo, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, w pełnej krwi na sobie, przybija, ratuje kotka, zostawia go i no, nie wiadomo kto to jest. Jednak na drugi dzień przychodzi on do szkoły. Do Yuiko. I no, nie dość, że jest nowy, to jeszcze trochę dziwny. No i Yuiko idzie go poznać i dziękuję za uratowanie kotka. No i tak się zaczyna. Okazuje się, że Leo to taki kotek. Taki kotek, można przyznać szczerze. Który się wychował w Afryce. Yuiko ma trochę dziwne o tym myśli, ale dobra. Nie będę Wam więcej mówić. Powiem Wam szczerze, że komedia, romans, wszystko co uwielbiam. Jeszcze do tego przez to, że jest to Kyosuke Motomi, czyli moja ulubiona autorka, jest to jeszcze lepsze. Mogę polecić to wszystkim. I dziewczyny, i chłopaki mogą się przy tym bardzo dobrze bawić. No, pewnie dziewczyny trochę bardziej są takie komediowe romansidła. Pewnie Wy to lubicie bardziej. Jednak ta propozycja jest naprawdę dla wszystkich. Jeśli lubicie się pośmiać, to zapraszam Was do przeczytania tej właśnie mangi. To są tylko dwa tomy, które możecie też sobie od kogoś pożyczyć, jeśli ktoś ma. Albo najpierw zobaczcie sobie na internecie, czy Wam się podoba na przykład kreska. A moim ulubionym tutaj właśnie powiem, które wziąć. Moim ulubionym bohaterem jest Bosu. Jest tutaj ten Bosu. On jest ekstra. Tak. Bo on też jest inny niż każdy by przypuszczał, bo to taka niby taki mafioza, ale jednak ma w sobie to serce. Wielkie serce. Dobra. Koniec z tym. To było kilka słów o Beastmaster i zapraszam Was serdecznie do kolejnych filmików. Pa, pa!